Witajcie. Dzisiaj będzie akcja drewna. Trzeba wrzucić trochę drewna do piwnicy. Mgła była dzisiaj, z samego rana, taka okropna, że nic nie było widać. Wszystko mokre. No i zobaczymy, co to słychać. No, ale zanim jeszcze wyruszymy po tą akcję drzewo, to muszę Wam powiedzieć, że trzeba dolać oleju, ale tym razem gęsty. Tamto, co było płukane, to było płukane, no ale olej musi być. No, olej dolany już. Jeszcze trochę tylko sprawdzimy na bagnecie. No już jest, ale jeszcze trochę. Kupiłem gęstszy HL68. Tutaj zrobiłem takie małe ognisko, drewno, które tutaj trzymam. No troszeczkę tam zmurszało, spróchniało, nie nadaje się już do palenia w piecu, więc tutaj takie miejsce wydzieliłem, spaliłem to, resztę akcja na łyżkę i do piwnicy. O, tu jeszcze na przykład takie spróchniałe, to zawsze dorzucam, bo mokrym drewnem palić nie wolno. Łycha załadowana, słuchajcie, tak jak patrzyłem, to wchodzą dwie pełne mocne taczki, kto wie, może nawet i trzy. Także bardzo fajna sprawa. Tu trochę się tego spróchniałego pali, także będzie czysto, porządnie.
ale się pali. Słuchajcie, pięknie. Aż by się chciało i po ziemniaki, i po kiełbachę. No ale nie ma teraz czasu na to. Tutaj zobaczcie, tur wysoko wynosi. Fajnie. On jest zapięty na ten dalszy tutaj stworzeń. Gdyby był tutaj zapięty, podnosiłby jeszcze wyżej, ale słuchajcie, no 2,5 metra tu na dole to jest. Tego znacie. Idziemy odpinać łyżkę. Idziemy, jedziemy. Tu odczepione. Trzeba chyba opuścić. To. Łyżka odpięta, widły odpięte. Jedziemy. Jedną ręką nie robota. Capka się kłania do kamery. No. I muszę zakomunikować, że akcja drewno do piwnicy zakończyła się powodzeniem. Także za dzisiaj dziękuję i zapraszam na następne filmy. Cześć!
nowa sprzęgła przykręcona. Nie pokazywałem wam tego, bo akcja była dość mocno skomplikowana. Ona mi się tutaj przechylała. Musiałem skorzystać z lewarka, jak widzicie pod spodem mało tutaj miejsca. I właściwie nic by nie było widać, a z tamtej strony z kolei jakbym pokazał, to nie byłoby widać, co tutaj robię. Także, no w każdym razie najważniejsze, że obudowa siedzi. Teraz zabezpieczę ciągnik, żeby mi się, chociaż on tutaj widzicie stoi na tych stojakach, o których wcześniej mówiłem, że to są bardzo ważne rzeczy i żeby o tym nigdy nie zapominać. Stoi z dwóch stron i na środku tam jeszcze taka porządna kantuwa go trzyma, ale mimo to zabezpieczę jeszcze tutaj obudowę sprzęgła. No i co? Koło zamachowe montuję do silnika, najpierw je oczyszczę, bo tutaj bez czyszczenia to się nie obejdzie, ale jak widzicie, to jest tylko zwykły piasek, więc zaraz to będzie eleganckie koło. O. I jedziemy z kołem do silnika. Tam na zewnątrz zamontuję. No i wracam z silnikiem. No, koło zamachowe założone. Teraz je trzeba tylko wsunąć. Niestety, tu jest, wszyscy to w ten sposób, a przynajmniej wszystkich, których znam, w ten sposób to robią. Widzicie, ta nakrętka się niszczy, ale to jest 90. Tu trzeba, takich kluczy nie ma, przynajmniej ja się nie spotkałem, próbowałem na zamówienie, ale nie robią. Tępy przecinak i jedziemy. Słuchajcie, parę godzin roboty, ale siedzi. Złapany tutaj na dwie śruby, z drugiej strony również na dwie śruby. Tu jeszcze podstawiłem lewarem i teraz będę ściągał. Mam nadzieję, że nic tu się przykrego nie wydarzy. Sprawa bardzo niebezpieczna. Do takich rzeczy to najlepiej mieć, słuchajcie, wózek do wyciągania silników. I ja się do takiego przymierzałem, ale tutaj mam klepisko jeszcze, a po klepisku ten wózek nie pojeździ niestety. Więc on nie bardzo się u mnie jeszcze nada. No ale to trzeba zmienić. W każdym razie widzicie, tutaj są dwie śruby. Z drugiej dwie śruby. Podstawiony, jeszcze coś tutaj zabezpieczę. Podniosę go jeszcze wyżej, podstawię tam pod silnik. Widzicie, tu mam przygotowane cegły, kołki, wszystkie różne takie rzeczy. Wszystko, co może się przydać, żeby tu było bezpiecznie. Bo to najważniejsza rzecz. To tyle. Pokażę, jak już skręciłem. Już się powoli ściemnia. Szaro-buro się robi. No ale silnik skręcony.
Widzicie? Elegancko. I tutaj może to nie widać, ja po prostu nie zdążyłem oczyścić jeszcze tej obudowy sprzęgła, ponieważ skrzynię już zrobiłem, silnik już zrobiłem. O, widzicie, jeszcze nie, przodu nie oszlifowałem. W każdym razie to jest jeden i ten sam ciągnik od samego początku. Tu jest parę jeszcze jakichś ciekawostek, na przykład to zawieszenie jest fantastyczne. Z dwóch względów, słuchajcie, tutaj, nie wiem czy to będzie widoczne, tu gdzie pokazuję palcem, jest odlew, znak odlewni. Jest super sprawa. No i tutaj, słuchajcie, kiedyś tu były nabijane w ten sposób numery. No teraz tego nie przeczytam, jest trochę szaro. Ale tu jest coś 2500, coś takiego. Numer ciągnika. Jest bardzo wczesny. W każdym razie zostało jeszcze przód i właściwie wrzucam koła. Także będzie kolejny zator na kołach. No to tyle.